Poczuć kochanie zakątami to poezja typowo kobieca. Lena Starska w sposób mentalnie do mnie zbliżony przedstawia całą złożoność uczuć kobiety. Bo my kobiety różnimy się pięknie w uczuciach od mężczyzn. Chciałam Państwu zaprezentować jeden wiersz, który jednocześnie nawiązuje do tytułu tomiku. Samotności baryton rozbrzmiewa codziennie, tuląc brzegi mocno wyziębionego serca. Samotności niechciana przytrzymuje Twoje ramię codziennie. Oczekiwanie zmian pulsuje moim rytmem serca. Samotności łzawa Pani. Udaję szczęśliwą codziennie, zapominając o pięknie zagubionego uśmiechu. Samotności kokardą, jak większość z Was, przewiązuje codziennie, a sam pragnie warkoczu zaplątany. Bardzo dziękuję. Ja urodziłam się 3 lata temu i urodziłam się na skrzydłach anioła. Jedno z tych skrzydeł, najpiękniejsze, to malarstwo. Drugie skrzydło to poezja. A aureola anioła z muzyki uwita jest. Chciałam Państwu przedstawić moje anioły. Specjalnie na dzisiejszy wernisaż je namalowałam. Są tutaj. I tym aniołom dałam jeszcze krótką charakterystykę. Bardzo proszę Państwa, gdy zaszczycicie mnie i będziecie zwiedzać wystawę, żebyście się przy tym zatrzymali. Jeżeli Państwo macie serca, jeżeli swoim słowem, czynem i uśmiechem sprawiacie komuś radość i to, że z nadzieją patrzę na lepsze jutro, to wszyscy Państwo jesteście aniołami. W związku z tym do tytułu wernisażu dodaję tytuł malarski, poetycki, muzyczny i anielski. Witam aniołów na moim wernisażu. Na koniec chciałam jeszcze zrobić takie króciutkie podsumowanie tego roku. Ten rok w mojej działalności, może zbyt górnolotnie to nazwę artystycznej, przeszedł moje marzenia. Ja miewam sny i to sny kolorowe. Bardzo często w moich obrazach one występują, ale nigdy mi się nie śniło, że będę ilustratorką poezji. Ale mam marzenia również na 2017 rok. I marzę. I wierzę, że spełnię to marzenie, bo ja również piszę poezję, że w czerwcu na moje urodziny, nie wiem które, wydam tomik poezji z moimi wierszami i moimi kolorowymi ilustracjami. I już całkiem na koniec, dziękując Państwu, żeście Państwo tak długo potrwali i chyba nikt nie poszedł nawet usiąść. Chciałam Państwu złożyć życzenia. To są nie tylko życzenia świąteczne, ale życzenia również na każdy dzień przyszłego roku. Życzę Państwu i sobie, żeby szczęście nas nie oślepiało, nieszczęście, żeby nas nie zamałmało, żebyśmy zawsze mieli dawania mało siebie innym. Tego Państwu i sobie z całego serca życzę. Potem jeszcze tyle, że w czasie losowania chciałam Państwu przedstawić taką propozycję. Thank you.